zawsze jest milej i ciekawiej grać trudne role, aniżeli łatwe. A im ta rola jest mniej oczywista, no tym większa jest frajda. I ja miałam tutaj takie ogromne wsparcie w osobie Magdy Piekosz, no i Wojtka Kuczoka, który tę postać stworzył, wymyślił. No myślę, że scenariusz zawsze w takiej pracy jest podstawą, bo potem są ludzie i oczywiście tutaj no, wielka sztuka obsady, czyli to, co już robiła Magda, żeby tak dopasować aktorów, żeby oni no i odpowiadali tym rolom, które grają, ale też współgrali dobrze ze sobą. No to jest też taki pewien rodzaj energii, który trudno wyreżyserować, ale można go sprowokować, tak żeby on się potem przenosił z ekranu. To się też robi filmy, żeby wywoływać dyskusje i właściwie te filmy też nie stawiają test, tylko stawiają pytania i teraz no, ciekawe są dla mnie odpowiedzi tych wszystkich ludzi, którzy przychodzą i każdy ogląda to z jakiejś swojej pozycji, ze swojego miejsca w życiu i to jest tak naprawdę dla mnie najciekawsze. Muszę powiedzieć, że nie będę się wypowiadał o swoim wątku, bo zawsze jest trudniej i dość niefortunnie. Natomiast pozostałe dwie historie, które oglądamy na ekranie, rzeczywiście budzą emocje i odnajduję przede wszystkim jakby bardzo taką dużą konsekwencję w tym, co zamierzaliśmy zrobić i co uzyskaliśmy w filmie. Ja myślę, że no, te trzy historie były dlatego opowiedziane, żeby nie zawężać tego do historii jednego środowiska, czy też wyjątków z jednego środowiska społecznego. One są tak różne, te środowiska, właśnie dlatego, żeby no jak najwięcej ludzi mogło się zidentyfikować i odnaleźć gdzieś siebie w którejś z historii. A trudno było panu zagrać takiego bohatera, który jest niezadowolony z życia, któremu nic nie wychodzi i który na końcu umiera? To jest taki motyw, który myślę dotyka każdego człowieka, prędzej czy później. Motyw pewnego impasu, nie tylko twórczego, ale myślę, że w przypadku człowieka z każdej kategorii, jakby społecznej, zawodowej i tak dalej, w końcu może dopaść taki moment, w którym się zorientuje, że od dawna coś idzie nie tak. Pytanie tylko, czy będzie stać go na to, żeby coś z tym zrobić, żeby wykonać jakiś ruch. No nie wiem, na mnie też film wzbudza skrajne emocje, znaczy we mnie, bo ja widziałem premierę w Warszawie tydzień temu i widziałem wtedy film po raz pierwszy i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem i cieszę się, że właściwie to, co żeśmy sobie zakładali robiąc ten film, to właściwie no ja czuję, że wyszło. No na pewno było to wyzwanie. Jakby było to łatwe, to chyba by mi się nie chciało tego, że tak powiem, nad tą rolą pracować. No na pewno jest to wyzwanie, czy trudne, czy łatwe. Wszystko, co jest wyzwaniem, jest w jakimś tam sensie trudne. Musiałem spróbować czegoś nowego i, no i cieszę się, że to jako tako jest przyjęte i że się podoba. Scenariusz wyciągnął. To dobrze, gra się świetnie, jest świetnie napisany i czytając go po raz pierwszy już można bardzo wiele sobie wyobrazić. Czy Magdalena Piekosz jest świetnym reżyserem, od tego zacznijmy i że tak powiem uwielbia pracować z aktorem, co jest bardzo ważne i no, mnie się współpracowało świetnie, czy jest wymagająca i rygorystyczna, to nie wiem, to są takie opinie, ale mnie się z nią bardzo dobrze współpracowało, nie krzyczała na mnie i nie strzelała we mnie pejczem, także jest dobrze. Myślę, że kiedy scenariusz jest dobry i reżyser wie, czego chce, to żadna rola nie jest trudna. Ja miałem taki moment w trakcie zdjęć tego filmu urodziło mi się dziecko i to była najtrudniejsza scena, to była ta scena, kiedy dowiedziałem się, że urodziło mi się dziecko, a musiałem jeszcze ją zagrać, ostatnią scenę dnia. Wtedy było najtrudniej. No, nie jest trudno, ja oglądając film zawsze niestety nie mam obiektywnego spojrzenia i
trudno jest mi potem ocenić to jakoś tak właściwie. Bardziej się skupiam wtedy na problemie czy scenariuszu, nad którym pracowałem. I mi osobiście we mnie wzbudza jak najlepsze emocje scenariusz i praca na planie. A efekt to już jest jakby, no sprawa, to potrzeba czasu, żeby to ocenić, przynajmniej dla mnie.